Wiadomości z Ukrainy. Ukraińscy obrońcy zdobyli wieże bojków na Morzu Czarnym. Siły specjalne Państwowej Służby Granicznej wraz z kolegami z głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy odbiły od rosyjskiego okupanta część wież produkcyjnych gazu na szelfie w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Centrum Prasowe Służby Granicznej ogłosiło to dzisiaj w swoich zasobach medialnych, publikując odpowiedni film, zmontowany z materiału nagranego przez ukraińskich obrońców, z następującym komentarzem. Część platform wydobywczych gazu została odparta i przejęta pod kontrolą gigantycznym wysiłkiem. Te stalowe giganty pełnią rolę ukraińskich twierdz morskich. Ich utrzymanie daje Ukraińcom możliwość kontrolowania dużej części obszaru wodnego i planowania dalszego postępu. Na nagraniu widzimy, jak bojownicy płyną łodziami przez morze, ostrzeliwują wieże, jak jedna z nich płonie, a następnie jak ukraiński wojskowy komentuje sytuację, będąc na jednej z platform. Wojska ukraińskie kontynuują ofensywę w Kurszczynie. Zarówno siły zbrojne Ukrainy, jak i rosyjscy okupanci w dalszym ciągu prowadzą ofensywne działania wojenne na terytorium obwodu kurskiego Federacji Rosyjskiej. Między innymi w dzisiejszym raporcie na temat sytuacji na frontach Ukrainy i Rosji eksperci z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ISW stwierdzili to bez szczegółów i wyników. Nie zauważyliśmy żadnych alternatywnych informacji na ten temat. Centrum prasowe sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w informacjach operacyjnych z pierwszych 16 godzin poprzedniego dnia na temat tego odcinka frontu podało: sytuacja nie uległa znaczącym zmianom. Również dzisiaj wróg przeprowadził pięć nalotów na obwód kurski, zrzucając dziewięć kierowanych bomb powietrznych. Oddziały ukraińskie zestrzeliły dwa rosyjskie czołgi pod Pokrowskiem. W kierunku Pokrowskiego bojownicy sił obronnych zniszczyli i uszkodzili dwa czołgi i siedem opancerzonych wozów bojowych rosyjskiego okupanta. Możliwe było także trafienie w dwa wielowyrzutnie rakietowe BM-21 Grad, trzy systemy artyleryjskie, dziewięć samochodów i jeden bezzałogowy statek powietrzny rozpoznawczy. Jednocześnie ukraińscy obrońcy na tym odcinku frontu wyeliminowali i ranili 288 interwenientów prawie trzy kompanie. Służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o tym, między innymi, w stosownej informacji operacyjnej zamieszczonej na oficjalnej stronie portalu społecznościowego Facebook. Główne wysiłki wroga w dalszym ciągu skupiają się w kierunku pokrowskiego. Tutaj w ciągu dnia agresor 28 razy zaatakował pozycje ukraińskie w rejonie Suchej Bałki, Chirnyka, Promeny, Nowotoreckiego i Krótoj Jar. Siły powietrzne poinformowały o rozbrojonych rakietach szachedii. W zeszłej nocy rosyjscy najeźdźcy uderzyli na Ukrainę trzema rakietami naprowadzanymi z powietrza KH-59 lub KH-69 i trzynastoma dronami szturmowymi z obwodu kurskiego i okupowanego Krymu. Wszystkie rakiety i dziesięć dronów kamikadze nie osiągnęły celów i zaginęły w wyniku ukraińskiej wojny elektronicznej. Mobilne grupy ogniowe i przeciwlotnicze systemy rakietowe zestrzeliły w obwodzie odeskim trzy kolejne amunicje zaporowe. Poinformowała o tym służba prasowa dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym podsumowaniu opublikowanym w oficjalnych mediach: Nie otrzymano informacji o ofiarach i zniszczeniach. Inne źródła nie piszą o konsekwencjach nocnego ataku powietrznego. Z powodu braku mężczyzn na kursy kierowców ciężarówek zgłosiło się ponad tysiąc Ukrainek. Czas stawia nowe wymagania i oferty na rynku pracy. I dlatego pojawiają się nowe rozwiązania. Pilotażowy projekt szkolenia kobiet kierowców ciężarówek wzbudził duże zainteresowanie. Do udziału zgłosiło się już ponad tysiąc kobiet. Projekt zapewnia możliwość zdobycia prawa jazdy i zatrudnienia w firmach transportowych, przełamując stereotypy i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Ukrainy. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Ministerstwa Rozwoju Społeczności terytoriów i infrastruktury. Uczestnicy zostaną starannie wybrani według jasno określonych kryteriów, po czym rozpoczną się szkolenia zawodowe, które otworzą im drzwi do pracy w wiodących firmach z branży transportowej. Kiedy w tak krótkim czasie chęć dołączenia do projektu ponad tysiąc kobiet wyraża chęć przyłączenia się do projektu, pokazuje to ich ogromny potencjał i gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Inicjatywa ta burzy utrwalone stereotypy i otwiera kobietom możliwości równego uczestnictwa w rynku pracy, powiedział Serhij Derkach, wiceminister dosław rozwoju społecznego i terytorialnego Ukrainy. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, polub film i skomentuj nowości w komentarzach. Zostań także naszymi sponsorami.